I witajcie w open source'owym symulatorze lotów Flight Gear. Tym odcinkiem chciałbym rozpocząć serię nagrań o samolocie McDonnell Douglas MD-11. I tutaj właśnie jestem na wiki Flight Geara, gdzie mamy właśnie stronę poświęconą temu samolotowi. Tutaj jak widzimy, nie jest ten samolot dostępny w hangarze FG Addons, dlatego że wtedy mielibyśmy tutaj właśnie ikonkę, obrazek z FG Addon. Tutaj mamy hangar Octal 450, a Octal 450 to jest po prostu twórca, można powiedzieć główny twórca tego samolotu, dlatego że tutaj wiele osób nad tym samolotem pracuje. Tak, ale tutaj głównym twórcą jest Josh Davidson. Tutaj sama strona zbyt wiele informacji nie ma, ale tak, możemy zobaczyć, że ten samolot zawiera dwie wersje tego samolotu, w zasadzie to cztery, tak? Ale mamy dwie wersje, jeżeli chodzi o MD-11 i MD-11F. F jest od frachtowiec, czyli jest to wersja towarowa tego samolotu, a MD-11 bez żadnego dopisku to jest po prostu wersja pasażerska. No i oba te modele samolotów są jeszcze podzielone na dwie wersje, jeżeli chodzi o silniki. Czyli mamy silniki General Electric, jak i Pratt & Whitney. Więc tutaj mamy w sumie cztery kombinacje, tak, jeżeli chodzi o ten samolot. Mamy też instrukcję, jak pobrać ten samolot, ale to sobie też zaraz zobaczymy. No i zespół, który wciąż pracuje nad tym samolotem, co jest bardzo ważne, żeby właśnie mieć na uwadze to, że ten samolot jest ciągle rozwijany, więc w zasadzie to, co zobaczymy w serii tych odcinków, w zasadzie po jakimś czasie może być już może nie tyle nieaktualne, co będzie można tam już dużo więcej, mam nadzieję, rzeczy w tym samolocie zrobić. No i tu właśnie widzimy, że głównym twórcą jest Josh, który zajął się modelem dynamiki lotów, systemami, jak i wyświetlaczami dla tego samolotu, także tutaj ogrom rzeczy ogarnia ta osoba. No i jeżeli chodzi o model 3D, jak i tekstury, tutaj już mamy trzech współautorów, Semir, John i Jorma Papa 1235, nie wiem jak to przeczytać. Tam dodatkowo jeszcze mamy podziękowania dla ludzi, którzy też przyczynili się w jakimś tam troszkę mniejszym stopniu do rozwoju tego samolotu. Mamy skróty klawiszowe, ale to sobie też zobaczymy w kokpicie, jak to działa. Tutaj jeszcze z takich informacji, co warto wiedzieć, model dynamiki lotu to jest JSB Sim, czyli w sumie najlepszy model dla tego typu samolotów, który myślę jak najwierniej odzwierciedla dynamikę lotu. Status samolotu jest oznaczony jako zaawansowana produkcja, ale to wynika z gwiazdek, jakie tutaj samolot, twórcy tego samolotu ustalili, że wszystko jest ocenione 5 na 5, czyli w zasadzie mamy maksymalną ocenę. Ja bym się tu jednak troszkę przyczepił. Może zdjąłbym systemom jedną gwiazdkę, modelowi też bym zdjął jedną gwiazdkę. Ale to taka moja ocena bardziej niż tak tu powiedzmy. Jeżeli chodzi o kryteria oceny samolotów we Flight Gear, to myślę, że tutaj twórcy jak najbardziej te kryteria spełniają. Może troszkę model zewnętrzny 3D, może troszkę nie do końca, bo tam nie działają drzwi, nie ma pewnych rzeczy, które mogłyby działać. Nigdy tego nie omawiałem, więc może powiedzmy sobie, co oznacza, że wszystko ma 5 gwiazdek. Tak? Jeżeli chodzi o model dynamiki lotów, to oznacza, że model lotu jest zgodny z rzeczywistym podręcznikiem dla pilotów, jeżeli chodzi o operowanie danym samolotem. Oraz także pokrywa się to z jakimiś tam dostępnymi danymi testowymi, na przykład z tuneli aerodynamicznych. Tutaj jeżeli chodzi o MD-11, to możemy w internecie znaleźć mnóstwo informacji o wydajności tego samolotu, o jego parametrach lotu. Tu nawet chyba NASA robiło pewne testy, więc myślę, że tutaj twórcy mieli wiele danych, na których mogli bazować, tworząc dynamikę lotu, więc tutaj myślę, że 5 na 5 gwiazdek, jeżeli rzeczywiście wzięto to wszystko pod uwagę, a ufając autorom, rzeczywiście tak jest, więc 5 na 5 jest tu jak najbardziej zasłużone. Jeżeli chodzi o systemy, idąc dalej, to też mamy 5 na 5 oczywiście i cóż to znaczy w kryteriach Flight Geara, że mamy 5 na 5? Tutaj też oznacza to, że właśnie możemy operować rzeczywistymi checklistami, tak tutaj piloci w rzeczywistych samolotach mogą operować, ale także wdrożono pewne specyficzne dla tego samolotu awarie, procedury postępowania awaryjnego i tak dalej. Tutaj rzeczywiście mamy też pewne awarie i można powiedzieć, że kryteria zostały spełnione.
No, niestety ja bym się tutaj przyczepił, dlatego że jednak wielu systemów jeszcze brakuje. Znaczy, brakuje może takiego interfejsu zewnętrznego. Nie możemy wielu systemów podejrzeć, co też zobaczymy sobie w kokpicie. Nie mamy też wielu ostrzeżeń na ekranie, tam gdzie się warningi powinny wyświetlać. No i niestety też nie mamy na przykład MCDU. To są dla mnie takie dosyć poważne zarzuty. Po prostu wielu rzeczy jeszcze brakuje, jeszcze nie są zrobione i mam nadzieję, że tutaj twórcy... Oczywiście ten samolot dosyć powoli jest rozwijany, ale jednak jest rozwijany i mam nadzieję, że doczekamy się w końcu tych wszystkich feature'ów. Ale za to trzeba też powiedzieć, że to, co jest zrobione, jest naprawdę zrobione pieczołowicie i to widać, że wewnątrz, pod maską, tego nie, może nie widzimy na zewnątrz, bo na przykład nie działa nam MCDU, nie działają nam pewne wyświetlacze, jak działają systemy typu paliwa czy hydrauliki i tak dalej, ale po przyciskach, po tym jak to funkcjonuje na panelach sterowania, to rzeczywiście widać, że pod maską to jest zrobione bardzo dobrze, bardzo dokładnie i tutaj no, można też powiedzieć, że twórcy spełnili kryteria Flight Geara na ocenę 5 na 5. Jeżeli chodzi o kokpit, też mamy ocenę 5 na 5, a to oznacza, jeżeli chodzi o kryteria Flight Geara, że mamy dokładnie wymodelowany kokpit, oczywiście w 3D, nie w jakichś tam panelach 2D, co jest przeżytkiem oczywiście, a także jest fotorealistyczna tekstura tam użyta w kokpicie. No tutaj w mojej ocenie jest całkiem dobrze też kokpit zrobiony, co też sobie zobaczymy. Brakuje tylko tekstur na tylnej ściance, jeżeli można by się przyczepić, ale niech będzie tak 5 na 5. Jeżeli chodzi o model właśnie zewnętrzny, to tutaj też to oznacza w kryteriach Flight Geara, że model jest bardzo dokładnie odwzorowany. Wszystkie elementy ruchome tego samolotu w najdrobniejszych detalach powinny być odwzorowane. Powierzchnie sterowe, oczywiście podwozie i tak dalej, klapy, sloty i to wszystko powinno być animowane i tutaj w tym samolocie jest. No i tutaj ta ocena modelu zewnętrznego oczywiście też zależy od użytych technologii, znaczy od tego, co oferuje Flight Geara, jeżeli chodzi o implementację tak technologiczną, jeżeli chodzi o shader i tak dalej, to wszystko też powinno być jak najbardziej użyte, jeżeli chodzi o 5 gwiazdek. Tutaj ocena jest oczywiście troszkę też taka, no ktoś może ocenić na 4, ktoś może ocenić na 5, że jednak to nie wygląda, ktoś może ocenić, że jednak to wygląda super i że wszystko działa super. Ja tutaj się właśnie mogę przyczepić tylko do tego, że nie mamy drzwi otwieranych, nie mamy też dostawianych zewnętrznych modeli, jak na przykład jakiś agregator prądu, czy cysterna z paliwem i tak dalej, tego jeszcze brakuje. No ale można powiedzieć, że raczej samolot też ten spełnia te kryteria 5 na 5, więc tak to zostało ocenione przez twórców tego samolotu, ale myślę, że też w miarę zasłużenie. Tak jak mówiłem, to co jest działa dobrze. I support, samolot wspiera checklisty i tak, metodę renderowania Canvas, jeżeli chodzi o przyrządy. No i tak, jak to pobrać, tak? Najlepiej wejść sobie tutaj na stronę repozytorium. Tworzy nam się właśnie GitHub, jeżeli chodzi o hosting dla kodu źródłowego. Jeżeli chodzi o tutaj README, to też mamy dosyć skąpe informacje. Mamy też najczęściej zadawane pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to odsyłam tutaj, żeby to sobie poczytać. I żeby to pobrać, klikamy code i dajemy download zip. Zapisujemy. Ja nie będę tego pobierał, dlatego że już ten samolot mam zainstalowany. Tutaj też zwróćcie uwagę, że dokleja nam się gałąź, tak jak już tu mówiłem w odcinku, jak instalować samoloty. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał i nie wie, jak instalować samoloty, to polecam obejrzeć odcinek 49. Tak, tutaj nam się dokleja myślnik master, więc jak rozpakujemy ten katalog, to będziemy musieli zmienić nazwę tego samolotu, znaczy zmienić nazwę katalogu, tak żeby było samo MD-11. Ja tu już mam zainstalowane, jak mówiłem, to sobie wróciłem tutaj do katalogu Custom Aircraft w Flight Geara Downloads i no i musimy mieć taki katalog MD-11 i tak jest, są tutaj pliki z zawartością samolotu. No i oczywiście, jeżeli chodzi o ciąg dalszej instalacji samolotu, to musimy też wskazać folder, w którym trzymamy sobie te nasze samoloty. Ja tutaj mam dodany mój folder, gdzie mam wszystkie moje samoloty ściągane z internetu, mój katalog Custom Aircrafts. No i tym sposobem będziemy mieli ten samolot dostępny na naszej liście samolotów i tak to się prezentuje. Niestety, tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, jest mankament, że ten samolot się rozdwaja na dwie pozycje. W zasadzie każdy samolot pobierany z internetu, który ma więcej tutaj opcji, no przynajmniej u mnie rozdwaja się na dwie pozycje, no ale to wszystko powinno być w jednej pozycji zamknięte z tą właśnie rozwijaną listą. Ale z drugiej strony tu mamy też taki dosyć ładny podział, że mamy właśnie pierwsza wersja to jest MD-11 samo, bez żadnych dopisków, co oznacza, że jest to samolot pasażerski, a tu mamy z F-ką, czyli frachtowiec. No i też widzimy, że mamy tutaj do wyboru te dwa silniki, CF6 od General Electric i Pratt & Whitney 4460.
No i pierwszy silniczek CF6 o mocy 61 500 funt siła. Pratt & Whitney troszkę mocniejszy, 62 000 funt siła, jeżeli chodzi o pełny ciąg mocy. I tutaj troszeczkę też się różni obsługa tych silników, jeżeli chodzi o CF6, to tutaj takim bazowym wskaźnikiem, jeżeli chodzi o zakres pracy przepustnicy, są procenty obrotów turbiny N1, a jeżeli chodzi o PW4460, to tutaj jest dodatkowy wskaźnik IRP, który jest właśnie tutaj głównym odniesieniem dla wskazywania ciągu. No a IRP to jest Engine Pressure Ratio, czyli stosunek ciśnienia w silniku odrzutowym, czyli jest to stosunek ciśnienia wylotowego podzielony przez ciśnienie wlotowe. Więc tutaj jest po prostu stosunek ciśnień, jakie jest generowane w silniku. Jest to właśnie używane jako odniesienie do sterowania przepustnicą. Także troszkę zobaczymy różnicę pod tym względem, jeżeli chodzi o tam wyświetlacz, ale tak w zasadzie to operowanie tymi samolotami niewiele się różni, jeżeli chodzi o kokpit. Wszystko wygląda chyba identycznie, nie zauważyłem jakichś większych różnic. Poza tym, że tutaj przewozimy pasażerów i mamy, powiedzmy, okna wycięte w kadłubie, a w frachtowcu tych okien nie mamy. Dobrze, ja sobie wybiorę na przykład ten model, będzie to frachtowiec. Jeszcze tutaj towarowymi samolotami nie latałem i wybierzmy sobie silniki Pratt & Whitney. Jeżeli jeszcze sobie wyjdziemy, tutaj klikniemy, to też zobaczymy parę zdjęć. Nie, tylko jedno zdjęcie jest dodane. Tutaj mamy też oceny, czyli w zasadzie to, co już widzieliśmy na stronie Wiki i też mamy tutaj twórców wymienionych tego samolotu. Dobrze, dajmy, lećmy. Jestem w kokpicie i tak oto nas tutaj wita takie okienko, gdzie mamy właśnie też informacje, cóż to za samolot, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy w MD-11. Można powiedzieć, ja to tak troszkę odbieram, że jak widzimy takie menu, takie podobne menu jest zrobione właśnie w Airbusie A320 Family. Można powiedzieć, że jest to taki, przynajmniej to tak sobie odbieram, że jest taki znak jakości samolotów, tak? Jeżeli widzę taki interfejs, to wiem, że zabrali się za to ludzie, którzy robią dobre samoloty we FlightGear. I można powiedzieć, że w tym wypadku też tak jest. Tu mamy go away, możemy sobie zamknąć to okienko. Mamy tutaj też pomoc, możemy sobie właśnie zobaczyć skróty klawiszowe, bo chyba tutaj z pomocy dla tego samolotu, tak, tu za bardzo, to jest to okienko, tak, tu za bardzo nie mamy chyba skrótów do tego samolotu, tylko są ogólne takie od FlightGeara skróty. Tak, więc tutaj operujemy bardziej, jeżeli szukamy pomocy, to tutaj. Jeżeli damy go away, to zamkniemy, ale możemy sobie też tutaj otworzyć to okienko poprzez menu system, aircraft config. I tu jest to welcome, tak? Ale tutaj też mamy ten help, więc można w ten sposób tu sobie jeszcze tego help otworzyć. Samolot ma też checklisty, ale to są checklisty nie takie pełne, nie taki pełny przebieg, jak odpalić samolot od zera. Tylko to są po prostu takie checklisty podczas już, no rzeczywiste checklisty, jakie wykonują piloci podczas operacji tym samolotem w poszczególnych etapach, tak, na przykład przed startem, później przed uruchomieniem silnika, po uruchomieniu i tak dalej. Tu rzeczywiście możemy sobie tutaj to rozwinąć i powybierać sobie poszczególne etapy. To jest tak, że podczas, tak, tutaj na przykład konfigurowania samolotu, później robimy sobie checklistę i rzeczywiście sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze, ale nie jest to pełny przebieg, tak jak to mamy na przykład w domyślnej Cessnie dla FlightGeara, że mamy wszyściutko wyszczególnione po kolei, co należy klikać, żeby wszystko odpalić. Także można powiedzieć, że checklisty są też podobne jak w Airbusie A320, gdzie mamy też takie checklisty niepełnoprzebiegowe. Jeżeli chodzi o emergency, to nie mamy, mamy tylko standardówkę. Jeżeli chodzi o samouczki, to też mamy tutaj te checklisty, jak mniemam, które możemy sobie posłuchać i wtedy, znaczy powinniśmy je wykonać, na przykład tak, cockpit preparation. No dobrze, włączmy to sobie, tu będziemy mieli pewnie też. Checklist, cockpit preparation. Tak, mamy też syntezator mowy. SD status page check. Hydraulics panel auto man check.
No tutaj niestety kamera nas nie kieruje, nie podpowiada, gdzie powinniśmy to sobie sprawdzać, ale no mamy tyle, że tak, jest to nam czytane, co powinniśmy sobie sprawdzić. Oxygen size and masks checked 100%. TO warning check. No dobrze, przerwę to. O nie, nie da się przerwać. Trim set, check. A, trzeba, żeby przerwać, trzeba dać samouczki i dać stop tutorial. Ok, kamera nam się wycentrowała. Także jeżeli chodzi o pomoc, to właśnie tyle. Weźmy sobie jeszcze tutaj w to okienko. Mamy tu mnóstwo opcji i konfiguracji jeszcze do wyboru. Niestety nie wszystkie jeszcze są dostępne. Tak jak tu widzimy, na przykład cysterna z paliwem jest zablokowana. Podłączenie cysterny, czyli to też jest niemożliwe. Catering truck nie jest możliwy do podłączenia i tutaj też załadunek bagaży też jeszcze nie jest zrobiony. Ale są te checkboxy, możliwe, że w przyszłości zostanie to dorobione. Ale pójdźmy sobie może te przyciski. Mamy wybór malowań. Tu sobie zobaczmy widok z zewnątrz. Mamy parę malowań do wyboru. Ja w tej chwili mam malowanie UPS, przewoźnika transportowego. Tu mamy China Cargo, FedExa mamy. Jakieś koreańskie linie też przewozowe towarów. Martiner i UPS i wersja biała. Znaczy bez malowania żadnego. Tak chyba nawet domyślnie, że ten samolot uruchamia, że nie ma żadnego malowania. No ja sobie wezmę tego UPS-a na przykład. Dalej mamy Aircraft Help. To też jest kolejny przycisk do ten sam, co tutaj znak zapytania. Do sterowania podgląd klawiszy. Tu mamy też Display Units Frame Rate, czyli możemy określić ilość klatek na sekundę dla wyświetlaczy. Oczywiście to też zależy, jak mocne mamy komputery. Możemy tu sobie ustawić dla obydwu Primary Flight Display. To będą te ekrany, jak często mają się odświeżać. Oczywiście im więcej klatek, tym powiedzmy lepsza animacja. Mamy zakres od 30, od 5 do 30. Ale tak 20 będzie, myślę, w porządku. Tu mamy kolejny ekran. O, to będzie ten. To będzie ten ekran. To jest Engine and Alert Display, czyli wyświetlacz silników i może uruchomię tutaj coś, to będziemy to widzieć. Before Engine Start damy. O. Tak, mamy wskazania pracy silników, tu będą, powinny się wyświetlać też różne alerty. Niestety jeszcze ten samolot tych alertów tutaj za bardzo nie obsługuje. Jeszcze tu nic za bardzo nie widziałem, żeby było mi wypisywane. Ale też możemy sobie tutaj ustawić ilość klatek dla tego ekranu, dla odświeżania tutaj wskaźników na tym ekranie. Mamy SD, to jest ten ekran, to jest System Display. I jego odświeżanie. Tu już jest dosyć mniejsze, bo nie potrzebujemy aż tak często tutaj danych odświeżać. I jeszcze mamy tutaj ten wyświetlacz pomocniczy Integrated Electronic Standby. Tak, pomocniczy wyświetlacz sztucznego horyzontu. Jeżeli to sobie coś tu pozmieniamy, możemy zapisać. Tu zapisać i wyjść. OK. Tu informacje o samolocie i autorach. No i właśnie mamy cztery przyciski stanu. Możemy sobie na przykład wybrać, że chcemy teraz być Cold and Dark. Możemy sobie wybrać Before Start Engine. Przed uchromieniami silników. Ready for Taxi. Tu już będziemy uruchomieni z silnikami i gotowi do kołowania. To już troszkę chwilkę dłużej to trwa. No i od razu możemy być ready for takeoff, czyli gotowi do startu. Czyli tu będziemy mieli dodatkowe jeszcze chyba odpalone światła lądowania. No i bardzo fajna opcja, możemy na szybko
na przykład uruchomić sobie samolot w poszczególnym etapie, czy też go wyłączyć, tak jak teraz to zrobiłem. I zobaczmy sobie te checkboxy. Mamy tutaj włączenie ciężarówki odladzającej samolot. Ona chyba nam się gdzieś tutaj powinna wyświetlić, ale nie mamy jej. No okej, okay, mamy tylko informację, tak, jeżeli... No niestety nie mamy animacji, tak jak to jest w Airbusie zrobione. Tak, ale możemy sobie włączyć odladzanie i należy wcisnąć ten przycisk odladzania. I już mamy informację, że jesteśmy odladzeni, tak, na szybko. Także nie mamy tu żadnej animacji. Tutaj mamy checkboxik z tymi klockami pod koła. Oczywiście powinniśmy sobie ustawić na początek, jeżeli też tak jesteśmy zaparkowani bez hamulców po prostu, bo jeszcze nie mamy hydrauliki tak, żeby hamulce działały, więc klocuszki sobie należy dostawić. I tutaj mamy włączenie zewnętrznego zasilania. I tu też nie mamy żadnej animacji, że tutaj jesteśmy podpięci kablem, tak, pod jakiś tam generator prądu. Tak samo tutaj pod jakąś sprężarkę powietrza. Możemy to sobie włączyć, ale też nie widać tutaj, żebyśmy byli pod coś podpięci. Także tutaj troszkę minus, jeżeli chodzi o takie zewnętrzne feature'y na lotnisku. Tutaj włączę sobie baterię. Tutaj też co warto wiedzieć, to oczywiście jak sobie włączymy na przykład zewnętrzne zasilanie, to też widzimy, że tutaj podświetlają nam się te przyciski external power na available, czyli że są dostępne. Możemy to sobie włączyć i mamy zasilanie, tutaj nawet zasilanie dla kuchni Galley Bus, czyli magistrale dla kuchni pokładowej. No chociaż w samolocie, teraz jak mam wersję fregatę, to no troszkę to może dziwne, chociaż może tam też muszą coś jeść, dobra, załoga też musi coś jeść, więc przecież nie wiem, czy aż trzy te kuchnie magistrale są potrzebne, ale okej. No i też mamy podłączenie tego powietrza, tak jak mówiłem, także tutaj no, widzimy, jak to też reaguje, tutaj panel R powietrza. W tej chwili nie mamy powietrza dostarczanego do samolotu, więc paki są off, nie mamy klimki. Włączymy sobie powietrze z zewnątrz i tu już się paki załączają, pak 2 już działa. Teraz jedynka i trójka nam się włącza i jest, tak, mamy teraz klimatyzację z trzech paków. Także tutaj mamy taką opcję. Idąc dalej, mamy wybór Keyboard Mode. To jest podobna opcja, znaczy podobna, taka sama, jaka jest w Airbusie. To jest tak, jeżeli checkbox nie jest zaznaczony, a tak jest domyślnie, to nie będziemy mogli sterować samolotem jako jego powierzchniami sterowymi, nie będziemy mogli sterować z klawiatury numerycznej, tak jak to domyślnie się robi we Flight Gear. A za to klawiatura numeryczna będzie działała jako przełączanie się widokami w kokpicie. Tak jak tu mamy od 1 do 6, mamy 6 widoków. Także jak normalnie byśmy chcieli sobie piąteczką wyśrodkować powierzchnie sterowe we Flight Gear, to tak tutaj w tej chwili piąteczka to nam ustawi taki widok tutaj na centralny tutaj piedestał. A jeżeli sobie zaznaczymy ten checkbox, to już klawiatura z numerami nie zmienia nam widoków, a po prostu będzie sterować tutaj, o, będzie sterować powierzchniami sterowymi, czy też tutaj właśnie tą kolumną sterową i tak dalej. Więc z jednej strony bardzo fajnie jest, że możemy tutaj oznaczyć to i przełączać się tutaj między różnymi widokami w kabinie. Jest to bardzo szybkie i pomocne. No ale z drugiej strony, jak mamy tylko klawiaturę i myszkę pod ręką, to podczas lotu i sterowania ręcznego no musimy sobie ten checkbox zaznaczyć. No i wtedy nie możemy się przełączać kamerami łatwo, ale możemy sterować samolotem klawiaturą. Dalej mamy checkbox do szybkiego, natychmiastowego wyrównania inercyjnych systemów. Tutaj jeżeli chodzi o inercyjne systemy, to włączamy je sobie tutaj. Są uruchomione, tylko teraz musimy odczekać nawet do 10 minut, aż te inercyjne systemy no, wykryją położenie naszego samolotu. Położenie, prędkość, kurs, no i tam jeszcze inne parametry. I dopiero wtedy te tutaj wskazania na Primary Flight Display będą
no po prostu będą, po prostu się pokażą, tak? Bo w tej chwili mamy tutaj zakreskowania, że jeszcze nie, samolot nie zna wysokości, nie zna naszego kursu i tak dalej, nie zna naszego położenia. Jeżeli nie chcemy czekać, chcemy się na szybko odpalić, to właśnie możemy sobie zaznaczyć ten checkbox. O, i już prawie że natychmiast trzeba było czekać może 2 sekundy i inercyjne systemy zostały wyrównane i jesteśmy gotowi, tak, do ruszenia samolotu z miejsca do kołowania. Kolejny checkbox to jest Deflected Ailerons Equipment, w skrócie PIP, PIP. Tak, jest to wyposażenie samolotu w odchylane sterolotki. Jest to dodatkowy taki zabieg stworzony później przez producenta samolotu, żeby zwiększyć jego osiągi podczas startu, dlatego że ten samolot potrzebuje i tak bardzo długiego pasa startowego, bardzo długiego rozbiegu, więc później podczas tak produkcji domontowano tutaj taki mechanizm. Może to sobie nawet zobaczymy, tylko tak, żeby nam działała hydraulika. Dajmy sobie ready for taxi może. Sobie to okienko otwórzmy, ok. To jest chyba nawet jakiś zewnętrzny widok. Muszę się przelecieć przez te widoki. O, mamy tutaj widok. To ja może dam jednak ready for takeoff. O, właśnie. Tutaj samolot ma... O, to są sterolotki, tak? Czyli ma po 2 lotki na skrzydle. Ja nimi teraz ruszam. Też dodatkowo nam się spoilery ruszają jako wspomagacze. Ale tu mamy 2 sterolotki. Włączę sobie sterowanie. Tak, jeżeli teraz jestem gotowy do startu, no powiedzmy tak, bo dałem sobie tutaj ready for takeoff, to tutaj automatycznie samolot opuszcza nam te sterolotki. Tutaj mamy klapy, te klapy są i tak opuszczone, mogę je podnieść. Tak, jak podniesiemy klapy, to i też te sterolotki się podnoszą, ale jeżeli opuścimy klapy właśnie do startu, to jakby komputery tutaj tego samolotu to rozpoznają, że jesteśmy w trybie take-off i opuszczają też nam sterolotki dla no jeszcze lepszej wydajności, tak, siły nośnej, dzięki czemu samolot będzie potrzebował troszkę mniej pasa do rozbiegu. A jeżeli sobie wyłączymy tego checkboxa, czyli nie chcemy tego dodatkowego wyposażenia, tak, obniżania sterolotek, no to widzimy, że te sterolotki wróciły do neutralnej pozycji po prostu, czyli nie są już automatycznie opuszczane. Tutaj domyślnie ten checkbox jest zaznaczony, tak, czyli te sterolotki są opuszczane i myślę, że to jest dobra opcja, dobry pomysł, żeby właśnie jednak mieć to wyposażenie, no, ale oczywiście jeżeli chcemy sobie testować loty bez tego wyposażenia, coś bardziej starty niż loty, tak, bo to jest tylko przydatne podczas startu, to możemy sobie też odznaczyć tą opcję, jeżeli ktoś nie chce jej mieć. No i właśnie, gdy po starcie schowamy klapy, to po prostu te sterolotki też wrócą do neutralnej pozycji, jak widzieliśmy, jak podniosłem klapy. Także tutaj jest taki też feature. Dobrze, wróćmy do kokpitu. Kolejna opcja to jest użycie osobnej osi dla tillera. Tillera, czyli tutaj tej sterownicy, jeżeli chodzi o sterowanie przednim kołem. Niestety tutaj, jak damy Ctrl C, to widzimy, że tym nie da się jeszcze sterować. Więc to jest akurat rzecz, której jest dla mnie zagadkowa. Tak samo zagadkowa pozostaje dla mnie w Airbusie. Cóż ten checkbox dokładnie robi, tak? Bo jednak nie udało mi się tutaj uzyskać jakiegoś dodatkowego sterowania dla przedniego koła. I ostatnia tutaj opcja jest podpisana jako ATS Override. To ATS to jest skrót od Auto Thrust Servo, czyli jest to nadpisanie serwomechanizmu dla automatycznej przepustnicy, czyli po prostu sterowanie tą automatyczną przepustnicą. I mam tutaj do wyboru 2 opcje. Only in clamp albo możemy wybrać never.
Jeżeli chodzi o realizm, to tutaj wybieramy tą opcję domyślną, czyli Only in Clamp. Ale o co tutaj chodzi? To zobaczmy sobie. Tutaj troszkę niefajnie, że ja powinienem to używać. Oczywiście już na płycie przy starcie tego używamy. Ale dajmy sobie Never. Zobaczmy, jak to będzie działało. No załóżmy, że stoimy już na płycie gotowi do startu, tuż przed rozpędzaniem samolotu. Tak, ja mam na razie hamulec zaciągnięty i bardzo dobrze, bo nie chcę się stąd ruszyć, ale zaraz zobaczycie, o co chodzi. No i będąc przed startem, o tutaj jesteśmy teraz w trybie Take Off Clamp. No i będąc przed startem uzbrajamy sobie automatyczną przepustnicę. I tutaj mam do tego przycisk, damy sobie kamerę 6. Tak, tu mamy przycisk Auto Flight dla właśnie uzbrojenia, też włączenia autopilota i uzbrojenia automatycznej przepustnicy. I właśnie jak teraz uzbroję tą automatyczną przepustnicę w trybie Never, to zobaczymy, że automat przejmie od razu działanie automatycznej przepustnicy i w ogóle przepustnicy i zacznie mi tutaj ustawiać pełny ciąg. Czyli jak dam teraz Auto Flight i widzimy, że przepustnica idzie mi na maksa. I samolot chce startować. Dam teraz Ctrl D, żeby to rozłączyć i odciągnę ciąg do końca, bo ja tutaj zacznę się przesuwać w ten budynek. Tak, także rozłączyłem teraz autopilota. Dam jeszcze raz Ctrl D. Ok, nie wiem, czemu teraz to miga. Ok, jest teraz off. Tak i tak działa Never, czyli to też jest ważne, że jeżeli będziemy w tym trybie i damy sobie właśnie, wciśniemy ten przycisk Auto Fly, przy starcie, to automat przejmie przepustnicę i da pełny ciąg i nie będziemy mogli ruszać przepustnicą w ogóle w tym trybie. Oczywiście będziemy musieli, żeby ją poruszyć, musimy wtedy odłączyć klawiszem Ctrl D automatyczną przepustnicę, żeby móc nią z powrotem sterować, albo właśnie to sterowanie wróci po wystartowaniu, tak, po wzniesieniu się w powietrze. A jeżeli włączymy opcję Only in Clamp, to nie będziemy mogli sterować przepustnicą ręcznie, tylko w trybie Clamp, a ten tryb to właśnie mamy napisany tutaj, tak? Jesteśmy teraz w trybie Take Off Clamp. I teraz jeżeli dam Auto Fly, to widzimy, że jakby nic się nie dzieje na razie. To znaczy przepustnica stoi w miejscu, czyli ja dalej steruję nią ręcznie, ale widzimy, że zniknął tutaj nam podpis, że jest wyłączona automatyczna przepustnica, co oznacza, że automatyczna przepustnica jest tylko uzbrojona i jakby czeka teraz na to, aż my ruszymy, tak, manetki ciągu. Jeżeli ja teraz dodam ciąg, to zobaczymy, że gdzieś w momencie może 60-70% ciągu automat przejmie mi sterowanie, a tutaj się podświetli bodajże thrust zamiast clamp. Czyli jeżeli ja tu jeszcze zwiększam ciąg, o, i widzimy, że teraz mi przejął, było kliknięcie, jesteśmy w trybie thrust. I ja teraz wyłączę, bo... Dobra, wjadę w ten budynek. Więc to oznacza, że tylko w trybie clamp będziemy mogli tak nadpisywać działanie automatycznej przepustnicy. Nadpisywać to znaczy sterować nią ręcznie, czy też klawiszami page up, page down, czy też naszymi manetkami na joysticku i tak dalej. A w trybie never oznacza, że my nigdy nie możemy naszym joystickiem czy klawiszami page up, page down sterować przepustnicą. Także można powiedzieć, taka jest różnica. No jest to taki bardziej feature, jeżeli ktoś nie chce sobie, nie wiem, ręcznie operować, to może dać never i tylko wciśnięcie przycisku spowoduje, że od razu wystartuje, tak? Także tutaj można powiedzieć, kto co lubi, ale jak mówię, dla realizmu używamy tej domyślnej opcji Only in Clamp. I tu mamy jeszcze dwa przyciski, mamy Fly Controls, czyli tutaj widzimy odchylenia wszelkich sterów w naszym samolocie. Tutaj włączę sobie sterowanie na przykład klawiszami i no, widzimy tak, że jak się odchylamy, to tak, tutaj widzimy, jak pracują sterolotki. Dwie na lewym skrzydle i dwie na prawym skrzydle. Tutaj mamy stery wysokości.
One są też podzielone na dwa stery, tak, na z lewej strony i prawej strony. I mamy też pozycję trymera dla steru wysokości, to jest, tak, tutaj sterujemy trymerem, jakby ciągnąc. To chyba nie jest koło trymowe, tylko takie, taka rączka, za którą ciągniemy w górę czy w dół. Tu też widać, że ten suwaczek wtedy się nam suwa. No i mamy ster kierunku. Sterujemy tutaj pedałami orczyka i mamy też dwa stery kierunku, tak, górny i dolny. Ster jest też podzielony. Klawisz 5 wszystko wyśrodkuje. Tak, także tutaj możemy sobie podejrzeć wychylenie sterów. I tu mamy opcję włączenia różnych awarii. Niestety nie mamy chyba najbardziej popularnej awarii, czyli po prostu pożaru silnika. Ale możemy sobie tutaj dać tak awarię przeróżnych systemów. I to też jest w miarę dobrze symulowane. Także tyle, jeżeli chodzi o to okienko opcji. No może jeszcze sobie zobaczmy te klawisze, tak? Bo zobaczyliśmy sobie te klawisze tylko do sterowania widokami. Tak, klawisz 1 to jest widok kapitana, 2. Aha, ja to jeszcze muszę wyłączyć sobie sterowanie właśnie. O, teraz mamy sterowanie widokami. Dwójeczka to jest pierwszy oficer z prawej strony, trójeczka, panel górny, czwórka. Tak, mamy podpisane, że przednia część piedestału, piąteczka, tylna część piedestału i szósteczka, widok na autopilota. Co też jest fajne, tu mamy klawisz C, czyli jeżeli ja tutaj na przykład mam widok na autopilota, ale gdzieś zacznę ruszać tą kamerą, sobie na przykład tutaj ruszę, to jakby pozycja tej kamery zostanie zapamiętana, tak? Czyli teraz pod szóstką, tak, zmienię widok dwójkę na szóstkę, to no, patrzę się teraz na panel górny, a nie pod oryginalne przypisanie, czyli na panel autopilota. Ale tu mamy właśnie klawisz C do resetowania widoku, i nie tylko widoku kapitana, ale jakiegokolwiek widoku, czyli teraz mogę nacisnąć klawisz C i już wraca mi to do oryginalnego ustawienia kamery, czyli na panel autopilota. Także to można zastosować w każdym widoku, teraz też wcisnę klawisz C i jesteśmy tak jakby zresetowani z widokiem kamery oryginalnie. Jeżeli chodzi o klawisze F1, F2, to jest płynne sterowanie ciągiem wstecznym. Czy to uzyskamy? Tak, teraz daję F2. Mamy płynny ciąg wsteczny i F1, tak, odcinam ciąg wsteczny. Do ciągu wstecznego mamy też klawisz Delete, który zawsze ustawia maksymalny ciąg wsteczny. Jeszcze raz Delete, wyłącza ciąg wsteczny całkowicie. Klawisz C już był, klawisz E to jest ustawienie przepustnicy na Idle. Teraz są na Idle E odcięte, dam Page Up, dam teraz E i od razu ustawiam mi się na Idle. Ctrl B to są spoilery, to jest chyba domyślny klawisz w Flight Gear. Teraz tak, spoilery miałem najpierw uzbrojone, teraz je rozbroiłem i przesunąłem o kolejne pozycje w dół. No i teraz są maksymalnie spoilery wychylone. I teraz są podniesione, tak? Czyli możemy tak cyklicznie klikając Ctrl B sobie tym sterować. I mamy Shift B, to jest hamulec postojowy, to też jest domyślny klawisz z Flight Gear, czyli Shift B, i tak mamy hamulce zwolnione, czyli jakby do przodu, czyli możemy się toczyć do przodu, a do siebie, do tyłu zaciągamy hamulec postojowy. I dalej mamy rozłączenie autopilota, tak, mamy Ctrl D i Shift D, z tym, że tak, Ctrl D to jest wyłączenie automatycznej przepustnicy i Shift D to jest wyłączenie autopilota. Tutaj też mamy wyłączniki autopilota, ale awaryjne. Bo tutaj jak zobaczymy na tym panelu, to nie mamy przycisku, którym możemy wyłączyć jakby normalnie autopilota. Dlatego najwygodniej jest skorzystać z tych skrótów klawiszowych. Ale jeżeli chcemy rzeczywiście posługiwać się przyciskami w kokpicie, to tutaj mamy wyłączenie na wolancie, tak, wyłączenie autopilota. A wyłączenie automatycznej przepustnicy jest tutaj z boku. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tu jest przycisk i teraz go wcisnąłem. Także no tutaj ciężko raczej trafić, a na przykład podczas lądowania to potrzebujemy jednak szybko reagować, więc tutaj zmiana kamery, szukanie tego przycisku jest ciężka. Tutaj oczywiście
W rzeczywistości pilot trzyma na tym rękę i ma ten przycisk pod kciukiem, więc bardzo łatwo mu jest wtedy odłączyć autopilota, znaczy autociąg, automatyczną przepustnicę. Tak samo tutaj ma pod kciukiem przycisk, więc może łatwo wyłączyć autopilota. No my, najlepiej tutaj dla nas będzie jednak zapamiętać te skróty klawiszowe Ctrl D, automatyczna przepustnica, i Shift D, autopilot wyłączone. A tutaj te przyciski, one nie są do wyłączenia takiego normalnego autopilota. One są do awaryjnego wyłączenia autopilota. Tak, żeby odciąć go całkowicie i już nie używać. Dlatego tutaj, jak klikniemy ten przycisk, to nawet pojawia nam się ostrzeżenie właśnie, że powinniśmy użyć skrótów klawiszowych. No, tylko mi chyba dosyć szybko znika. Że Shift D i Ctrl D mamy używać normalnie. A to jest właśnie tylko Emergency Override, czyli takie nadpisanie awaryjne. No i to musimy użyć, to jest specjalne zabezpieczenie, że musimy użyć to z przytrzymanym klawiszem Shift, jeżeli chcemy to rzeczywiście, te przyciski użyć. Ja to teraz użyję, o, ale musiałem przytrzymać Shift, żeby mi to zadziałało. Także operując jakby właściwie samolotem, to podczas lotu normalnie wyłączając autopilota nie używamy tych przełączników, tylko po prostu używamy na przykład dla autopilota tutaj tego przycisku, czy też Shift D. I mamy jeszcze Ctrl G jako Go Around button. Tego przycisku chyba nawet nie zlokalizowałem za bardzo na kokpicie. Ale też nie zauważyłem, żeby on coś tutaj wnosił. Znaczy ten... Damy teraz Ctrl G. O, i nic mi się nie dzieje. Także można powiedzieć, jestem gotowy do startu. Tak, bo dałem sobie tutaj... Daj sobie jeszcze raz Ready for Takeoff. Możemy sobie nawet uzbroić automatyczną przepustnicę. Ctrl G. No nic się nie dzieje. Nie wiem, czy ten przycisk w ogóle działa. A nie sprawdzałem tutaj w plikach XML, czy rzeczywiście ten przycisk jest obsługiwany. W każdym bądź razie, jak na razie nie widzę efektów, żeby Ctrl G działał. Ale tyle, jeżeli chodzi o tutaj klawisze. Dalej patrząc menu, tu mamy ABAN, tu mamy tylko autorów. Dalej mamy menu FMS, czyli Flight Management System, system zarządzania lotów. I tu z kolei mamy na przykład Route Manager, to jest ten Route Manager z tutaj autopilota we Flight Gear. Tutaj autopilot został zablokowany, a Route Manager został przeniesiony tutaj w to menu. I mamy Route Managera dlatego, że tutaj nam nie działa niestety MCDU w ogóle. Tak, damy Ctrl C, żeby zobaczyć, co jest klikalne. I niestety MCDU w ogóle jest nieklikalne. Także nie wprowadzimy tu sobie żadnego planu lotu przez MCDU ani innych parametrów lotu. Niestety jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze, że to zostanie dodane w przyszłości. Także to okienko, tutaj będziemy sobie planowali lot, odlot, przylot i całą trasę. Dalej mamy temperaturę flex. No tutaj tak samo, to powinno się ustawiać w MCDU, także to jest takie też, mam nadzieję, tymczasowe okienko do ustawiania temperatury flex. To jest temperatura, można powiedzieć, ustawiana po to, żeby oszukać komputer, jeżeli chodzi o temperaturę powietrza na zewnątrz, bo im wyższa temperatura na zewnątrz, tym komputer użyje mniejszego ciągu do startu. I w ten sposób się troszkę oszukuje ten komputer, żeby no nie eksploatować silników zbyt mocno. I tu możemy sobie też tą temperaturę ustawić. Tu trzeba najpierw dać toggle. Mamy 18 stopni. Tutaj oczywiście dajemy dosyć większą niż w rzeczywistości jest temperatura na zewnątrz. Dajemy sobie 58. I tu widzimy, że na tym ekranie mamy tutaj tą temperaturę flex do startu ustawioną na 58 stopni. Idąc dalej, mamy panele 2D. I tu w zasadzie mamy wszystkie okienka, które też możemy klikać po prostu klikając tutaj na te wyświetlacze. Albo właśnie możemy wybrać to z menu, co jest oczywiście mniej wygodne, dużo lepiej jest po prostu kliknąć bezpośrednio tutaj na dany wyświetlacz. Tu jeszcze mamy panel autopilota. To akurat może być bardzo też przydatne, żeby to sobie gdzieś trzymać i mieć zawsze pod ręką panel autopilota. Nie musimy wtedy tutaj gdzieś zmieniać kąta patrzenia, czy też przestawiać się na kamerę szóstą. To jak to woli.
Mamy też przestarzały panel autopilota. Przestarzały, czyli w sumie taki panel a la GUI Flight Geara. Można powiedzieć przestarzały, ale z drugiej strony widzimy dokładnie wszystkie przyciski i co tutaj mamy dostępnego, tak? Bo normalnie z takiego panelu, no to jednak trzeba się z tym panelem zapoznać, ale to się zapoznamy też później dokładnie z autopilotem. Tu wybór malowań, to już widzieliśmy. Dalej mamy pushback opcję. Typowa opcja pushback w Flight Gear. No może nie tyle we Flight Gear, to rzeczywiście tutaj autorzy tego samolotu musieli taką opcję pushback zrobić. Czy tu jest też pojazd w budynku? Ale tak, pojazd jest. Może rzeczywiście wypchnę się trochę, bo wjechałem w ten budynek. To jeszcze Shift B, hamulec postojowy. OK. Także opcja pushback działa i też jest, damy stop. Też jest fajnie, że właśnie mamy wytyczenie trasy. Jeżeli damy sobie road, tak, możemy sobie wyklikać, jak chcemy być wypychani. Także to też sobie zobaczymy później podczas przelotu. OK, dalej jestem w tym trybie. Dajmy dom. I co my tu mamy dalej? Mamy tutaj też usterki. Tu mamy też reset, możemy sobie zresetować usterki. Co ja tu wyłączyłem? Dobra, hydraulikę mamy, tak? System pierwszy. No już widzimy, pozapalało nam się, że mamy awarię. Tak, jest fault dla pomp hydraulicznych systemu pierwszego. Także awarie wyglądają, że działają. I to rzeczywiście jest fajnie tutaj odwzorowane działanie tych systemów. No i tyle z menu, to już jest Red Griffin, to już jest dodatek inny, więc takie mamy opcje, jeżeli chodzi o menu. Jeżeli chodzi o sam kokpit, to tak rzućmy też okiem. Tutaj powinna być taka zasłona na szybę. To możemy zobaczyć, jeżeli byśmy zainstalowali starszą wersję tego samolotu, a ona jest dostępna w domyślnym hangarze Flight Gear. Czyli nie ściągamy wtedy z GitHuba, tylko po prostu instalujemy ten samolot z domyślnego hangaru we Flight Gear i wtedy będziemy mieli starszą wersję tego samolotu, ale tam działa ta taka osłona tutaj przeciwko słońcu. Możemy to sobie wtedy użyć. Tutaj niestety to nie działa, mimo że jest zaznaczone jako klikalne. Tu możemy sobie podnieść też na siedzeniach te podpórki na ramiona. No jak widzimy, nie wszystko jest klikalne. Tutaj wiele elementów jeszcze nie jest klikalne, zwłaszcza to MCDU. Tutaj też radio za bardzo nam nie działa, jak widzimy. Nie mamy nawet tutaj wskazań wyboru częstotliwości dla radia, dlatego jeżeli chodzi o radio, to trzeba używać tutaj tego panelu. Radar pogodowy też nam nie działa. Tu jeżeli chodzi o autopilota, to nam dwa przyciski nie funkcjonują, a poza tym, no i ten przycisk nie funkcjonuje, przełącznik stopy na metry. Ale tak, to autopilot jest w miarę funkcjonalny. Tutaj nie mamy zarządzania prędkością przez Flight Management System, ale to może też dlatego, że nie mamy MCDU, gdzie moglibyśmy sobie wpisać zarządzaną prędkość, czy też właśnie indeks kosztowy, co by zarządzało prędkością. Wtedy mielibyśmy tutaj zakreskowane, tak jak w Airbusie, prędkość nastaw ręczny, a tak musimy zawsze ręcznie nastawiać tą prędkość. I nie mamy też VNAV, czyli tutaj profil, przycisk, żeby... No tak się domyślam, że to jest tryb VNAV wtedy, żeby samolot sam trzymał odpowiedni tutaj profil zniżania, czy też wzbijania i tak dalej. Jeżeli chodzi tutaj o te przyciski, to też widzimy, że nie mamy systemu TCAS, czyli wyświetlania samolotów chyba na tutaj Navigation Display. Nie działa nam przycisk Approach,
i nie działa nam przełącznik między trybem, znaczy między kursem magnetycznym a rzeczywistym. Tutaj na przykład jest klikalna ta busola magnetyczna, ale ona powinna nam się tutaj wsuwać do góry. To też nie działa. A to chyba właśnie działało też w tej starszej wersji MD-11, że ta busola magnetyczna nam się tutaj rzeczywiście wsuwała w panel górny. No tutaj już widzimy, że parę przycisków nie działa, wycieraczki nie działają. Może takie mniej potrzebne przyciski, typu nie wiem, na przykład właśnie temperatura w ładowni. Ale na przykład test i gaszenie pożaru w ładowni w ogóle też nam tutaj nie działa. Test przeciwpożarowy też nie działa, ani w ogóle gaszenie pożarów, tak, jest niedostępne. No bo też i nie mamy awarii pożaru silnika. Więc tutaj takie systemy nie działają. I co ciekawe i chyba rzadko spotykane, że nie działa nam tutaj też, nie działają nam systemy antyodrodzeniowe dla samolotu. Nie możemy sobie włączyć odrodzenia skrzydeł, czy też silników, czy też tutaj szyb, więc to jeszcze niestety nie jest zrobione. Jeżeli chodzi o wygląd nocą, to też jest źle, bym powiedział, dlatego że nie mamy tutaj żadnych świateł typu flut, czyli takiego po prostu rzeczy, no, normalnego oświetlenia kabiny, tak? Mamy tylko takie podświetlenia przyrządów. Czyli teraz tutaj możemy tymi pokrętłami podświetlić sobie panel górny. Tak, to będą panele na tej centralnej konsoli. Jeżeli chodzi tutaj o ten dolne pokrętło. Tak, centralna konsola nam się tutaj nie podświetla. Teraz sobie włączymy podświetlanie tutaj tak do centralnej tutaj konsoli i tutaj panel górny. I tu jeszcze było chyba jedno gdzieś pokrętło, znaczy te nie działają. Tak, i tu mamy pokrętło tutaj dla podświetlenia tutaj tych paneli na osłonie antyrefleksyjnej. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o oświetlenie. Nie znalazłem tutaj niestety żadnych świateł flut. I tutaj nawet widzimy, że te pokrętła, one są podwójne, tak? Tutaj mamy, że to są panele, a tu mamy światła flut. Niestety tu widzimy, że to mniejsze pokrętło nie jest operatywne, tak? Możemy kręcić tylko tym większym, czyli podświetlenie paneli samych. Tutaj też wiele przycisków, tak, też oświetleniowych nie działa. Więc latanie nocą to tutaj jednak nie jest za dobre, bo po prostu nie będzie nic widać. Ja tu jeszcze chyba nawet nie włączyłem pełnej nocy, dajmy sobie night. No jest po prostu wtedy bardzo ciemno. Dobrze, dajmy sobie dzień, tu może wyłączę sztuczną inteligencję, bo będziemy mieli mnóstwo komunikatów. Tak więc to będzie tyle w tym odcinku, jeżeli chodzi o takie pierwsze zapoznanie się z tym samolotem i zobaczenie, jakie tutaj mam menu i opcje. Także zapraszam do następnego odcinka, jak się pojawi. Dzięki za oglądanie, cześć Wam!